Cześć, z tej strony Maciej Gnyszka. To będzie kolejny odcinek. Jakoś tak się dzieje, że gdy nagrywam coś o kompleksach na mój kanał, to bardzo żywo na to wszystko reagujecie i prosicie o więcej. Pod ostatnim filmem o kompleksach, który tu linkuję, pojawił się nawet komentarz. Może by jakaś cała seria o kompleksach, jak z nimi walczyć i tak dalej. I tak dalej. No, zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie jestem specjalistą w ogóle w tym zakresie, a w psychologii jeszcze bardziej. No, ale jakoś tak się stało, że dzisiejsza poranna rozmowa z małżonką moją, ukochaną i jedyną, sprawiła, że pojawiła mi się pewna nowa myśl odnośnie kompleksu. Ale zanim się nią podzielę, to chciałem tylko powiedzieć, że kroi się być może osobna playlista na tematy psychologiczne. Rozmawiamy tu sobie z Asią Węglarz, którą znacie już bardzo dobrze z wielu filmów, nad playlistą na temat psychologii. Więc bardzo możliwe, że ten temat znajdzie tam odbicie i w tej intencji już piję toast. Pyszniutka kawa o poranku. Dobrze. Co dziś chciałem Wam powiedzieć o kompleksach? O kompleksach chciałem Wam powiedzieć to, że dziś rano sobie rozmawiałem z żoną, która święci triumfy w internecie. To znaczy, jak być może wiecie, w niedzielę 29 sierpnia weźmie udział w festiwalu Etnomania pod Krakowem. Będzie opowiadała o odporności, o wspieraniu jej ziołami i dietą. Będzie udzieliła już fajnego wywiadu i jest na moim kanale dla Fundacji Małe Rzeczy o odporności dzieci. Odezwał się portal Hello Zdrowie, który też poprosił o wywiad i to wszystko robi się w zasadzie samo. To znaczy jest efektem dość delikatnych działań PR-owych pod tytułem wrzutka na fejsie i Instagramie o jakimś ziele. Więc to jest bardzo w ogóle fajne i cieszę się i dumny jestem. I Jolenka właśnie mi rano mówiła, że kurczę, jeszcze niedawno w ogóle uważała, że niemożliwe jest występowanie przed kamerą dla niej. Do tej pory uważała, że niemożliwe dla niej jest w ogóle występowanie publiczne w offline, tym bardziej. Uważała też, że niemożliwe jest, gdy jest się stomatologiem, robić cokolwiek innego. I tak to słowo niemożliwe mnie zafrapowało. No i jak mnie tak zafrapowało, to pomyślałem tak sobie o tym i mówię, mieszając jajecznicę dla dzieci, że no wiesz, jeżeli coś dla ciebie jest niemożliwe, to znaczy, że albo masz słabą wyobraźnię, ponieważ nie potrafisz wyobrazić sobie siebie w danych okolicznościach, jakoś tam pożądanych, więc skreślasz ten scenariusz, bo uważasz go za niemożliwy, albo brakuje ci, może okej, wyobraźni może ci brakować, ale na pewno brakuje ci też wiedzy, ponieważ jeżeli inni ludzie coś robią, to znaczy, że jest to jakoś możliwe. To znaczy, że muszą być spełnione jakieś warunki, żeby to zaszło. No i teraz, jeżeli uważasz coś za niemożliwe w swoim wypadku i brakuje ci wiedzy i brakuje ci wyobraźni, no to też ewidentnie brakuje ci wiedzy, ponieważ dzięki wiedzy miałabyś patent na to, pod jakimi warunkami byłoby to możliwe w twoim życiu. To ponownie wracam do ważnego pytania, które już wielokrotnie przywoływałem na kanale, a mianowicie pytanie, co musiałoby się stać, żeby osiągnąć jakiś efekt. To mówiłem o tym w filmie o tym, by nie obudzić się z końcem września z ręką w nocniku. Więc to pytanie trzeba sobie zadać. Czego nie wiem, czego nie potrafię, czego mi brakuje, żeby coś było możliwe. Bo oczywiście nie jest prawdą, że impossible is nothing,
ale jest prawdą to, że wiele rzeczy, które uważamy za niemożliwe, jest możliwe, tylko zakładamy, że niemożliwe są dla nas do osiągnięcia jakieś tam pośrednie kroki. A to jest bardzo często nieprawda. Oczywiście często jest to prawda, ale bardzo często, o wiele częściej, jest to nieprawda. I dochodzimy do trzeciego powodu, dla którego coś uważamy za niemożliwe. Tym powodem są kompleksy. Właśnie kompleksy. Kompleksy, czyli, no właśnie, jak w ogóle zdefiniować kompleksy, ale myślę, że negatywne przekonanie o sobie samym w jakimś obszarze lub przekonanie o jakimś wewnętrznym braku jakiejś cechy albo cnoty, cechy charakteru bądź cechy fizycznej, które uniemożliwia realizowanie tego czegoś. I kompleksy sprawiają, że coś uważamy za niemożliwe. I teraz to oświeciło mnie to połączenie niemożliwe i kompleksy. Dlaczego? Dlatego, że pod ostatnim filmem o kompleksach odezwał się jeden z widzów, który mówi, a może właśnie byś nagrał jakiś film o pozbywaniu się kompleksów. No i jak mówię, no nie czuję się kompetentny w tym zakresie. Ale gdy teraz posłuchałem sam siebie, jak o lęce opowiadałem, właśnie o tym, co wam teraz opowiadam, to zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę dwa lata temu nagrałem na ten temat webinar. Dwa lata temu w listopadzie wziąłem udział jako mówca w konferencji, chyba że to było trzy lata temu, w konferencji Marty Woźny-Tomczak, którą też znacie z tego kanału, w konferencji Marty Woźny-Tomczak pod tytułem Możesz więcej niż myślisz. I tam wygłosiłem właśnie wykład trochę pod tym tytułem. Opowiadałem o tym, jakie ja przeszkody w życiu miałem, mam, z jakimi musiałem się zmierzyć, z jakimi potencjalnie mocnymi kompleksami dla mnie samego musiałem sobie poradzić, chociażby w taki sposób, by zadbać o to, żeby one nie powstały albo powstawszy nie wyrosły do niebotycznych rozmiarów. I tak sobie, gdy sam siebie posłuchałem rano, to w zasadzie uświadomiłem sobie, że mam coś do powiedzenia, jeśli chodzi o osiąganie niemożliwego. No i w zasadzie to ja wam gorąco ten webinar polecam. Linkuję go w opisie tego filmu. Webinar możeszwięcej.pl. No i to jest kawałek solidnego materiału na ten właśnie temat, więc jeśli w waszym życiu wiele rzeczy jest niemożliwe, no to kto wie, być może ten materiał otworzy wam parę klapek, które sprawią, że jednak te rzeczy okażą się o wiele bardziej możliwe. Więc tym chciałem zakończyć. Zachęcam was do rzucenia okiem na ten materiał, a ja z kolei obiecuję z Asią Węglarz porozmawiać trochę intensywniej o playliście, o serii rozmów na temat psychologii, na temat kompleksów. I ostatnia rzecz. Miałem wystąpić w czapce z wyświetlaczem, na której byłoby napisane siema grzyby, ale niestety okazało się, że moja czapka się rozładowała i muszę ją naładować. O nie, świat się kończy. Mój plan z czapką nie wyszedł. Ta czapka byłaby sprawdzianem tego, kto ma kompleksy i poczuje się obrażony, ale nie wyszło, więc innym razem. Do zobaczenia, cześć. Na koniec polecę wam parę filmów o podobnej tematyce i oczywiście. Proszę mi tu bez kompleksów zostawić łapkę w górę i komentarz. Co sądzisz o tym materiale? Ponieważ dzięki tobie, dzięki twojej aktywności ten film trafi pod szersze strzechy, więc pomóż mi, piękny kawalerze albo piękna kawalerko. Cześć.